Teraz Fabiankowa będzie, tak? Czy kto, Łukaszku? Weź, Fabian. Słuchajcie, ja rzut okiem tam do chłopaków. Słuchajcie, tam trening idzie na ostro. Tak jak mówiłem, halogeny rozpoczęły pracę. Zobaczcie, Jupitery zapalone, także za momenci chłopcy będą przy sztucznym oświetleniu sobie trenować. Próbuję wyłapać Gutka, czy ja go tam widzę. No raz nam się go udało wyłapać, kochani. Natomiast w tej chwili wracamy jednak do naszych kart. I mamy, kochani, tak, zobacz. Tej też nie miałeś karty. Tego nie mamy, bo jest Birchow. Tak, dlatego, że jest Birchow, nie? Te nóżki mogłeś już mieć. Tak. No przekładkę to daj tacie. Daj przekładkę. Z przekładek to sobie coś fajnego wymyślicie, bo to widzę, bo to też jest taka fajna pamiątkowa Boatek. Przekładka. Słuchajcie, no Boatek wchodzi pierwszy raz. Nie był. To 100%, 100% masz kartę do kolekcji. Mieli cały ten. Myślę, że będzie tego naprawdę. Takiego Kislinga też nie miałeś, bo miałeś tego drugiego i na tamtym wyglądał jak ten trener, jak ten starszy Kisling. Tak, Kisling. Tak wyglądał jak... O właśnie tu, ten sam Kisling, to już jest powtórka. Ale tu on wygląda, słuchaj, jakby miał 10 lat więcej. No. Co, on leci? On leci. Oj ty, no taki to nie mamy 100%. Nie. Słuchaj, no świetna karta, latający. Słuchajcie, no on skakał z dachu wtedy, taki historyczny moment, nie? Nie żartujemy, nikt nie skakał, słuchajcie. 63. 63 karta. Słuchaj, Łukaszku, no wygląda to, że bardzo dużo kart brakować nie będzie, nie? Może się okaże, że po moim i twoim boksie we dwoje zatrzemy ręce i parę sztuk ewentualnie weźmiemy. Do naszych kolekcji. Co u Marcelka? Zaraz zobaczymy. Uwaga. Dwa puzelki. To puzzle będziesz miał wyświetlałe. Tak? Będziesz musiał poukładać, ale wygląda mi to na całe. Nie? To Birchow będzie powtórka. Ale zobacz wtedy z ciekawości, jak druga strona. Czyli to może się ułoży, bo może się ułoży. Może się okazać, że słuchaj, w ramach tego będziesz miał obydwie, nie? No tego nie mamy. Arona Hunta. Miałeś Arona Hunta na białej, nie? To jest, słuchajcie, bazóweczka. Składamy ją tutaj do kartonika. I co tam dalej mamy, Marcelku? Miroslava Kloze. No to takiego Kloze nie masz też. Masz Kloze na białej podstawce i w cieszynce. Tak. Natomiast to ta karta wchodzi 100%. 48. 48. Permer de Zacker też wchodzi, słuchaj, nie bo mam. Tej karty nie było 100%. A wszystkich 75? 75. To będzie 3/4 albumu, mi się wydaje. Myślę, że Łukaszku, nie powinno być większego problemu ze skompletowaniem tego. Ja myślę, że ta kolekcja była stworzona chyba po to, żeby właśnie w miarę szybko ułożyć, skolekcjonować, to. Ułożyć i mieć pamiątkę. No o czym to świadczy, że 75... Koszulka, tylko taka cięższa. Ale, no, ale też piękny balak, nie? No świetny balak, słuchajcie. A co on teraz robi, powiedz mi? Co balak teraz robi, powiedz? To mamy. O, ale ja to mnie cieszy, że ty to trafiłeś, bo jak my tego nie trafimy, to zawiniemy. Także... Możesz tego nie trafić w boksie? Oczywiście. No to nie ma takiej gwarancji. Słuchaj, to nie jest tak, że każdy boks jest taki sam, słuchaj, absolutnie. To nie ma takiej... Co ty? Tu mamy, słuchajcie, do puzelków. Mamy tutaj do puzelków, proszę. Może się okazać, Łukasz, ułożysz z jednych przody, z drugich tyły i zobaczysz... Rolfes? Już nie pamiętam, czy Rolfes był, czy nie. Nie pamiętam, nie pamiętam, czy Rolfes był. Mamy, słuchajcie, Ozila. Mi coraz bardziej się Katarek wkręca, słuchajcie, ale jedziemy na ostro. Ozil na bazowej karcie. Uwaga. I słuchajcie, Schweinsteiger z balakiem. Miazga. To jest ładne, ja wiem, ale bardzo ładna karta, bo bardzo chromowo z tyłu. Wafelek na dół. No takiego Schweinsteigera też nie mamy, nie? Także. Tego nie. Takiego na Wiktorii? Miałeś takiego? Mi się wydawało, Fabian... Ale traf! Michał Balak na bazówce z autografem. Słuchaj, no, a to mamy go. Nie, Balaka na bazówce nie masz. Z autografem tym złotym nie. Super, pięknie, Michał Balak. Chciałem cię spytać, co Balak teraz robi? Kojarzysz się, co robi Balak? Kibling. No jest Kisling właśnie z Bayernu Leverkusen. Aha. Teraz co tam dalej? Drugi trener co jest? No to nie jest powtórka na pewno, bo ja go nawet nie znam. Słuchaj, Hans-Dietrich Flick. Nic nie wiem na temat tego pana. To jest powtórka Becka. Andreas Beck. To może być powtórka. I tu jest, słuchajcie, Michael Balak. Tego Balaka w tej formie też nie mamy. Nie. Także Łukaszku, naprawdę jestem sam ciekawy, jak wam wyjdzie układanie wieczorkiem, bo może się okazać, Fabianku, że nie 3/4, a 4/5 macie. Czyli że tam naprawdę będzie kilka sztuk brakować, dokładnie. Myślę, że tą kolekcję łatwo można skompletować i latami trzymać, słuchaj, i z roku na rok, kochani, cieszyć się coraz większą wartością tych kart. Mario Gomez, piękna karta. Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger, słuchajcie.
nie pamiętam, czy ta bazówka była. Trener. O, tego nie było na pewno, słuchaj, Andreas Kepke. Słuchaj, Kepke nie było. Nie było 100%, bramkarz, nie? Jest po raz pierwszy. No właśnie chciałem powiedzieć, to trener bramkarzy, nie? Trener bramkarzy, tak. Oczywiście sam był bramkarzem. Tak jak u nas, słuchajcie, był teraz... Nóżki. To tam ja będę miał powiedzieć, że mam jedno i drugie. Marco Marin. Marco Marin też wpada, bo się zastanawiałem, proszę cię, to no i ten Podolski tak chyba jest na tej Cieszynce, tak. Nie? Czy jest na tej Cieszynce? Nie. A może nie jest na tej Cieszynce? Nie. Jeszcze jedną, a ostatnią dwie na tą. No i ostatnich dwóch, słuchajcie, będzie mega bomba Chat Commando Team. Uwaga, słuchajcie, bo to się coraz cieplej robi. Wiatr coraz mocniej szaleje, uwaga. Aha. Nie będzie już tej koszulki, no trudno. Słuchajcie, takiej Cieszynki też nie masz. Słuchajcie, Kloze razem z Podolskim. Tu macie Jam Boateng, nie macie. Słuchajcie, Jagódkowi nawet nie powiem, żebyśmy to dzisiaj w taki sposób otworzyli, no. Słuchajcie, bo on mnie zabije, że tutaj go nie było z nami. Hitzfelger? Hitzfelger, takiego nie było 100%. Marco Marin to chyba był. Ten taki był, a to nie. Słuchajcie, Westermann nie, 100%. Hajko Westermann to jest, słuchajcie, też karta specjalna, która zostaje. Tutaj mamy powtórka, tak. Balaka. Balaka na powtórce. To strasznie mnie ciekawi, co on robi teraz, słuchajcie. Jak wiecie, to bardzo proszę o komentarz. Patrick Helms, co robi Michel Balak teraz? Marco Karin, czy jako to Marin, tak. Lukas Podolski. Aha. A tego Podolskiego też nie było. On dzisiaj, Fabian, to posegreguje wszystko, nie? Tak, Fabianku. I my prosimy o informację. Jak układać, Adler, musisz jeden album wyjąć, powyciągać karty, gdzie macie najmniej kart. Irene Adler. O, Fabian i Tato na koniec z przytupem. Uwaga. Ciężko koszulkę trafić. No raz 6 boksów. Co w ciągu 10 boksów kupić, żeby ją trafić. I to powiem ci, wiesz, że nie masz gwarancji też, nie? Bo może być tak, że 2 boksy kupisz i w obu od razu trafiasz, nie? Natomiast no, Sebo otwierał i w piątej saszetce, nie? Boksa zaczął rezać i w piątej saszetce. Tak, w ciągu. Kolekcjoner. Słuchaj, no takiego balaka też nie masz, nie? Wyciągnął koszulkę? Tak, no w piątej saszetce, słuchaj. Słuchaj, proszę cię bardzo, Łukaszku, nie masz takiego balaka. On sobie kupił na raty 5 balaków, a zobaczymy, co to jest. Checklista! Od razu album powiedział, słuchaj, no to ja się cieszę, słuchaj, z tej checklisty. Bo on lubi Niemców. Jak nie będzie, to ja się cieszę. Słuchajcie, znowu dwa puzzle. I to popatrz, dwa, i to dwa koło siebie. Otwiera piątkę. Masz Boatenga. 55-56. Proszę bardzo. Całą paczkę i mówi, i o piątą mi mówi, no tam w filmiku jestem bardzo zły, nie Ta cała drużyna będzie na powtórce, Łukaszku, dlatego że ona już na 100% była. Tak. Proszę cię bardzo. Tak, była, myślę. Irene Adler. I uwaga, kochani, ostatnia saszeteczka. Z rąk Łukasza. Oczywiście pamiętajcie, że kilka odcinków potnę z tych naszych odwiedzin w Lubinie. Przekładka, nie będzie już koszulki. Przekładka. Mamy. Latający, słuchajcie. Boateng mamy. Uwaga, bo nie, to leci saszetka. Boatenga mamy. Dobra. Tego mamy. Boatenga. Hitzfelger, ale takiego? Tak, chyba tak. Aha. Marin. Westermann skoczył na sam koniec. Chłopaki, dawać piąteczkę, ciach. No koszulka nie dla nas była dzisiaj, kochani, ale piękny wygląd tych kart, piękna ich wartość, kochani. Ja przypominam, że my będziemy robić jeszcze jedną taką akcję z Gutkiem. Myślę, że wtedy troszkę będzie cieplej, dlatego że dzisiaj powiem wam szczerze, że my pomarzliśmy. Tam zobaczcie, kochani, cały czas leci trening, także kochani, ja dzisiaj mam jeszcze swoje granie. Idę stąd na 20 u nas w Bolesławcu na drugi Melo. Gramy półtora godziny w piłkę, też się nie mogę doczekać. W szabłotorbie, jak wiecie, mam przygotowane swoje ciuchy na granie, buty wszystkie. Taką halówką gramy, wiesz? Taką selektą. Bardzo dobra, polecamy, fajnie się tym gra. Czekajcie, kochani, bo za bardzo zoom przybliżyłem i nie zobaczyliście tego. Natomiast ja spróbuję jeszcze wyłapać na koniec Gutka, czy się uda. Teraz mamy ładnie podświetloną płytę. Szukam niebieskiego termo, kochani. Nie wiem, być może na dużym ekranie będzie łatwiej go znaleźć. Jest, widzę Gutka, jest. Chodź, Fabio, zobaczysz. Wyłapałem Gutka na... Dobra, Marcin, dobra. Wyłapałem Gutka, czekaj. Czekaj. Tu w niebieskim termo leci. O, tu o jest. Czekaj. Teraz idzie w lewo.
jakby ci tu pokazać, bo tu oleć. O, teraz ma piłę. Widzisz? Teraz miał piłę, podał do środka. Teraz idzie do niego podanie. Tak, teraz on ma piłę. Widzisz? Kochani, dziękujemy wam pięknie za tą zabawę. Słuchajcie, klanie mojego Łukasza. Piąteczka. Łukaszku, dawaj piąteczka. Żegnamy się z naszymi widzami. Dziękuję wam pięknie za super, wspaniałą zabawę ze Stadionu Górniczego, kochani, z świątyni w Lubinie. Pozdrawiamy was serdecznie. Pa. Tak to, kochani, wygląda. Zobaczcie, podświetlone piękne obiekty. Trenuje kilka różnych grup. Nie wiem, czy tu jest tu 7. Tam, słuchajcie, jakieś jacyś starsi seniorzy, juniorzy, przepraszam. Natomiast tam w dali trenuje nasz rocznik 2005, z nimi Gutek 2006. Natomiast próbuję go gdzieś wyłapać. Próbuję gdzieś tu go troszkę wyłapać bez statywu. Trudne zadanie. O, mam go. Mam go. Butek w nowych butach. Ciekawe, czy od wszystkich mu nie dokuczają. O, właśnie przy piłce. Że właśnie tu chyba nie ma. I tak to jest buciarno. Także kochani, króciutka migawka. Pozdrawiamy serdecznie jeszcze raz. Dzięki za uwagę. Tyle zrobiłem.